Tomasz Karolak stracił przyjaciela. Wszystko przez udział w Czas na Show. Drag Mode. Czas na Show. Drag Mode jest tegoroczną nowością stacji TVN. Gwiazdy próbują w niej swoich sił w sztuce drag, z którą wcześniej nie mieli styczności. Dużą niespodzianką było ogłoszenie udziału Tomasza Karolaka. Aktor wyznał właśnie, że przez udział w show stracił bardzo bliską dla siebie osobę. Czas na Show. Drag Mode w telewizji. Program Czas na Show. Drag Mode zadebiutował 5 marca na antenie TVN. Cześć ikon show biznesu Polski po raz pierwszy wciela się w prawdziwe diwy, wyłamując się z narzuconych stereotypów i uprzedzeń. W jury programu zasiedli Anna Mucha, Andrzej Seweryn i Michał Szpak. Merys Polski, debiutująca jako prowadząca, nadzoruje przebieg wydarzeń. Od 5 marca każdego wtorku o godzinie 21:35 na TVN widzowie mogą śledzić kultowe gwiazdy kultury drag w Polsce, które pełnią rolę mentorów. Kogo wspierają w błyskotliwym debiucie na scenie? Te nazwiska zapewne zainteresują wszystkich. Marcin Łopucki i Twoja Stara. Dariusz Zdrójkowski i Ciotka Ofka. Michał Mikołajczak i Gąsiu. Kamil Szymczak i Szady Lady. Tomasz Karolak i Chimera. Tadeusz Mikołajczyk i Lukas Adelon Rembas. Wielkim zdziwieniem była informacja o udziale Tomasza Karolaka. Tomasz Karolak w Czas na Show. Drag Mode. Ogłoszenie uczestnictwa Tomasza Karolaka w show faktycznie zaskoczyło wielu, zwłaszcza że spodziewano się raczej jego udziału w programie Tańca z Gwiazdami. Karolak nie potrzebuje przedstawiać się nikomu. Jego bogate portfolio aktorskie obejmuje kilka kultowych ról w serialach i filmach. Biorąc pod uwagę jego wszechstronność, nie ma problemu z metamorfozą, chociaż wielu może mieć trudności z wyobrażeniem sobie Tomka w kobiecym wcieleniu. Teraz aktor wyjawił przykrą sytuację, jaka spotkała go przez udział w programie. Tomasz Karolak stracił przyjaciela przez udział w show. Jak się okazało, wiele osób uważa Czas na Show. Drag Mode jako program bardzo kontrowersyjny. W najnowszym odcinku show Andrzej Seweryn wspomniał o tym, jak duże korzyści przynosi podnoszenie świadomości widzów na temat odmienności pewnych grup społecznych. Słuchajcie, po prostu jesteśmy świadkami czegoś bardzo, bardzo ważnego w takiej perspektywie społecznej wręcz. To są bardzo ważne słowa, które tutaj padają i to jest nasze zwycięstwo, powiedział Andrzej Seweryn. Po tych słowach Tomasz Karolak wspomniał o tym, że sam odczuł na swoim przykładzie to, jak został źle potraktowany przez swojego przyjaciela za to, że postanowił wziąć udział w programie. Ale muszę wam coś powiedzieć. To będzie łyżka dziegciu. Chcecie to usłyszeć? Ja jako uczestnik tego programu już się spotkałem z pewną niebywałą dla mnie opinią z mojego najbliższego otoczenia, która polegała na tym, że zarzucono mi, że ja promuję pewne. No nie będę tutaj przytaczał słów, powiedział z pełną powagą Tomasz Karolak. Gwiazdor wyjawił, że w jego życiu obecnie nie ma miejsca dla osób, które szerzą takie poglądy.
Moja znajomość i przyjaźń się zakończyła, oznajmił Karolak. Co myślicie o tym programie?